imieniu wydawców 30 numeru zeszytów chojnickich, to jest Urzędu Miejskiego reprezentowanego przez pana burmistrza Edwarda Pietrzyka oraz Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pragnę powitać wszystkich zebranych. Niektórzy dotarli do nas z daleka, na przykład państwo kowalkowscy aż z Gdańska przyjechali. Serdecznie witamy. Proszę państwa, no już objętość zeszytu robi wrażenie. To nasz rekord, nie wiem czy go kiedykolwiek pobijemy, prawie 400 stron, ale co nowego w zeszytach? Jeżeli otworzymy stronę redakcyjną, to już co najmniej zauważymy dwie zmiany. Mianowicie nawiązaliśmy współpracę merytoryczną z Akademią Pomorską w Słupsku, konkretnie z Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego. Myślę, że ta współpraca będzie dla obu stron bardzo cenna i nasze grono recenzentów zewnętrznych zasilił pan profesor Zdzisław Biegański z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. To są te dwie najważniejsze zmiany. No, staramy się reagować dynamicznie na to, co się w tej chwili na rynku wydawniczym dzieje. Będziemy robić wszystko, aby pozyskać więcej punktów ministerialnych. W tej chwili mamy 2 punkty, jesteśmy z tego dumni. No, myślimy oczywiście, żeby ten bilans poprawić. No i w tym celu już w następnych zeszytach, jak się spotkamy za rok, przy artykułach pojawią się słowa kluczowe, od 5 do 7 słów kluczowych. Oraz na końcu umieścimy coś, czego jeszcze w zeszytach naszych nie ma, mianowicie listę mailingową autorów. To bardzo ułatwia kontakt potem. Jeżeli ktoś z państwa przeczyta artykuł na przykład dotyczący dziejów łowiectwa w okresie II Rzeczypospolitej, zaintryguje go ten tekst, to będzie mógł bezpośrednio do autora tego tekstu napisać. Myślę, że to jest taka ciekawa forma. W tej chwili w periodykach Dzień Dobry bardzo często spotykana. Pragnę teraz, żeby nie przedłużać, oddać głos panu burmistrzowi Edwardowi Pietrzykowi. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Ja się bardzo cieszę, że państwo znaleźli czas, żeby dzisiaj w sali obrad Ratusza Miejskiego porozmawiać na temat... To dziecko czy niemowlę, Marku? Niemowlę. Niemowlę. Marek już do takiego stwierdzenia, jak słyszałem, mówi, to się nie powtórzy. Ja wierzę, że to się powtórzy. Szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, że możemy w ten sposób niejako zwieńczyć obchody rocznicy powrotu Chojnic do macierzy. Nie przedłużając, życzę przyjemnego pobytu, wspaniałych wrażeń. Bardzo proszę, Bogdan, o ile... Prowadzamy. Się zorientowałem, to tak. Ty tradycyjnie prowadzisz całość. Proszę państwa, dziękuję bardzo. O przedstawienie zawartości tomu proszę kolegę Piotra Eichlera. Proszę bardzo. Witam państwa serdecznie. Jak już kolega prezes stwierdził, tom jest opasły, 392 strony i mówi, słuchaj, tom taki gruby, no to i osoba jakaś taka trochę bardziej postawna powinna prezentować. Nieprawda, no, nie powiedziałem tego. No mówi 120 kilo żywej wagi, to w sam raz pasuje. To powód, żeby schudnąć, jestem przeciw. Uważaj na Jacka Klejna. Nie, Jacek ostatnio 10 kilo schudł, więc nie dlatego. Była propozycja dla niego, ale nie wyszło. Proszę państwa, otrzymaliście ten egzemplarz tutaj w ramach tego, że przyszliście. Postaram się udowodnić, że złotówka, którą mi się udało zainwestować w parkometrze, żeby tu dotrzeć, jest tak naprawdę o wiele więcej warta, gdyż ten numer i przez to, że posiada taką, a nie inną objętość, jest ewenementem w historii zeszytów chojnickich. Poza tym zastanawiałem się, w jaki sposób go zaprezentować. Przeczytanie spisu treści w zasadzie nie ma sensu, bo państwo możecie zrobić to sami. Omawiać teksty też nie ma sensu, dlatego że państwo za chwilę przeczytacie sami. Więc doszedłem do wniosku, że mówiąc o tych zeszytach, warto powiedzieć o tym, jaką one mają wartość
jaka włożona została w to praca, żeby powstało, i to, że te zeszyty na przestrzeni lat merytorycznie stają się coraz lepsze i coraz bardziej wartościowe. I sięganie do nich jest no nie tylko jakąś przyjemnością, że bierzemy do ręki coś, co zostało wytworzone tutaj, na miejscu lokalnie, ale bierzemy do ręki naprawdę wartościową, naukową pracę. Chociażby już kiedy zerkniemy na stronę redakcyjną, na samo kolegium redakcyjne, Radę Naukową, są tam osoby posiadające tytuły naukowe, a więc takie, które już mają dorobek. Ale nie sam tytuł naukowy może do końca świadczy, chociaż warto przytoczyć, że wśród kolegium, które redakuje zeszyty chojnickie i w dużej mierze przyczyniło się do powstania tego numeru, są m.in. pan Marian Fryda, Mariusz Grzępa, Kazimierz Jaruszewski, Jacek Knopek, Bogdan Kufel i Jerzy Szwankowski. To jest kolegium redakcyjne. Natomiast wśród całego grona osób, które nad powstaniem zeszytów czuwa, jest również Rada Naukowa. I w skład tej rady wchodzą Arseniusz Finster, Włodzimierz Jastrzębski, który jest przewodniczącym, i Wiesław Śmigiel. Ja świadomie pomijam w tym momencie tytuły naukowe, bo jak mówię, nieważne czy... Przepraszam, że tak mówię, bo wiem, że są wśród nas i profesorowie, i doktorowie. Nieważny w tym momencie tytuł, ale ten wkład pracy, który został w zeszyt włożony, a jednocześnie jest on poparty również dorobkiem naukowym. Przejdźmy do tego, co w zeszytach jest i kto w tych zeszytach pisze, bo to jest tą istotą, na którą chciałem Państwu zwrócić uwagę. Pierwszy artykuł, który się pojawia, jest autorstwa Henryka Pamera. Doktor nauk humanistycznych, archeolog, autor lub współautor ponad 130 artykułów z dziedziny archeologii Polski i Afryki. Redaktor ponad 50 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Napisał artykuł o średniowiecznych pielgrzymkach do 14 świętych pomocników w świetle odkryć archeologicznych. Przedstawia jedno ze znalezisk będące ewenementem w skali nie tylko Polski, ale w skali całej Europy czy nawet świata. Mieliśmy coś takiego jak znaki pielgrzymie, które pielgrzymi nabywali już w miejscu, do którego dotarli, aby mieć pamiątkę, dowód na to, że tę pielgrzymkę tam odbyli. I są znaki, te pielgrzymie, jedne w większej ilości się zachowały, drugie w mniejsze. To, o czym pisze dr Henryk Panner, zachowało się w dosłownie dwóch egzemplarzach na świecie. Jeden właśnie z tych egzemplarzy mamy w Polsce. Także niewątpliwie rzecz bardzo ciekawa i warto poznać, w jaki sposób ten znak pielgrzymi do Polski trafił. Drugi artykuł, który pojawia się w zeszytach chojnickich autora Zdzisława Osowskiego, zaczyna się jak dobry kryminał. Kryminał, który jest napisany przez księdza, doktora historii i historii sztuki. Ksiądz Zdzisław Osowski jest proboszczem w Osieku i w streszczeniu możemy przeczytać. W zakrystii neogotyckiego kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Czersku na Pomorzu znajduje się portret przedstawiający nieznanego biskupa. To rzadki przypadek ekspozycji portretu dostojnika kościelnego w świątyni, która nie wyróżniła się ani swoją pozycją w dziedzinie kultu na tle innych w diecezji chełmińskiej, a później pelplińskiej, ani nie należała do obiektów o randze sanktuarium, nie była też nigdy ściśle związana z katedrą diecezji, ani jej biskupami, tym bardziej wzbudza zainteresowanie faktem istnienia w niej malowidła. I intryguje. Ale za chwilę uda się rozwikłać zagadkę, kto jest na tym tajemniczym portrecie, kto jest tą tajemniczą osobą. Okazuje się, że w Czersku
znajduje się portret biskupa płockiego Franciszka Pawłowskiego herbu Półkoic. Skąd się znalazł w Czersku? No, ciekawe, skąd się znalazł i materiał księdza doktora Zdzisława Osowskiego daje na to odpowiedź. A jednym z elementów tej odpowiedzi jest między innymi to, że ów hierarcha płocki urodził się w Mokrym, niedaleko Czerska, zresztą tam był ochrzczony. I co ciekawe, poszukiwania, kto jest na tym portrecie, doprowadziły między innymi do tego, że ustalono prawdziwą datę, bo do tego momentu, kiedy nie zainteresowano się tym portretem, data dzienna urodzenia nie była znana Franciszka Pawłowskiego i dzięki temu po dotarciu do ksiąg parafialnych Kościoła Czerskiego udało się to ustalić. Kolejny tekst autorstwa Marcina Wałdocha, doktora Marcina Wałdocha, który jest doktorem nauk o polityce, adiunktem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a zajmuje się polityką faktów dokonanych. Chojnice od 15 lutego do 9 maja 1945 roku we władzy Armii Czerwonej i Polskiej Partii Robotniczej. Materiał dotykający bezpośrednio spraw chojnickich i w artykule ukazano zdarzenia i zjawiska społeczne oraz polityczne związane ze stosunkowo krótkim okresem, czyli od 15 lutego, od momentu, kiedy Chojnice zostały wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej, ale kiedy przetoczyła się następna nawała i pojawiły się oddziały Armii Czerwonej, jak się później okazało, następnego okupanta. Co ciekawe, tak się złożyło, że w zeszytach również znalazł się następny artykuł, który będzie traktował o wydarzeniach związanych z tym okresem. Kolejny autor, dr Tomasz Rembalski, historyk, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się badaniem dziejów wsi kaszubsko-pomorskiej od początku XX wieku, ostatnio również drobną szlachtą kaszubską w XIX wieku. W swoim dorobku posiada 5 monografii, 46 artykułów, ponad 130 publikacji o charakterze popularno-naukowym. A zajął się analizą społeczno-demograficzną wykazów szlachty z powiatu chojnickiego z lat 1893-1903 w kontekście polityki władz pruskich wobec szlachty. I tu znowu nam szlachta kojarzy się ziemiaństwo, gnębią chłopa, pańszczyźnianego, co prawda już nie wtedy, bo jesteśmy po okresie uwłaszczenia w XIX wieku, ale okazuje się, że ta szlachta to nie do końca tak, jak nam się wydaje, wielkie majątki, kontusze, szable. Okazuje się, że w zaborze pruskim, w ogóle w państwie pruskim istniało coś takiego jak kontrola szlachty, ale poza kontrolą typową dla szlachty w Prusach znajdowała się szlachta zwyczajowa. W skrócie mówiąc, szlachta zwyczajowa to była taka, która nie mogła się wykazać pochodzeniem od przodka w linii męskiej, który w roku 1772 składał hołd lenny Fryderykowi II. I do tej szlachty zwyczajowej między innymi zaliczano szlachtę kaszubską, ale w trakcie, kiedy rodziny szlacheckie się rozrastały, kiedy następowały dalsze podziały majątków, dochodziło do tego, że również ta szlachta składająca hołd Fryderykowi II zaczęła rozdrabniać swoje majątki. I tutaj władze pruskie zaczęły się tak interesować, dociekać, czy jeszcze ten fon, to tak naprawdę jest fon, czy on już jest bardzo zubożałym szlachcicem, czy w zasadzie to szlachectwo gdzieś mu uciekło, a jednocześnie autor analizuje to właśnie w kontekście, jak te osoby, których majątki uległy uszczupleniu, zubożeniu, czym się te osoby później zajmowały, jakie miały profesje, i to dotyczy właśnie szlachty w tym kontekście
społeczno-demograficznym materiał autorstwa doktora Tomasza Rembalskiego. Kolejny tekst autorstwa pana Marcina Synaka, czyli znowu autor nasz lokalny. Pan Marcin jest adiunktem w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w naszym Chojnicach, ale jednocześnie również jest myśliwym i połączył te dwie rzeczy. Zajął się łowiectwem na ziemi chojnickiej w czasach II Rzeczypospolitej. I znowu łowiectwo, myśliwstwo nam się gdzieś tam kojarzy, latają po lesie, strzelają te biedne zwierzątka. No jak tak się przyjrzymy temu, to nie jest do końca w ten sposób. Jednak sam sposób chociażby odstrzału, selekcjonowania zwierzyny też ma, podlega pewnym rygorom. Ale pan Marcin pisze tutaj wyraźnie. Łowiectwo stanowi istotny składnik kultury. Jak starał się wykazać na przykładzie ziemi chojnickiej, łowiectwo to wiele płaszczyzn działalności, nie ogranicza się wyłącznie do samego polowania. To pewne zjawisko kulturowe, społeczne, środowiskowe i jednocześnie ludzie, którzy zajmują się tym, to nie ten, który idzie z tą fuzją i strzela, ale to ludzie o naprawdę czasami bardzo głębokiej wiedzy. Chociażby ksiądz Ludwik Niedbał, mówimy cały czas o okresie II Rzeczypospolitej, który był w tamtych czasach osobą numer jeden, jeżeli chodzi o kynologię łowiecką. Nam w Chojnicach znany dr Jan Paweł Łukowicz, postać wielowymiarowa, ale również zagorzały myśliwy, łowczy byśmy mogli powiedzieć, panie Marcinie, tak? O Łukowiczu. A Łukowicz, a łowcy, tak, no łowcy. No w każdym razie postać wielowymiarowa i również tutaj w dziedzinie łowiectwa między innymi znawca wyżłów niemieckich. Także okazuje się, to co tutaj zostało zaprezentowane troszeczkę inaczej nam pokaże łowiectwo. Następny materiał autorstwa trzech osób. Doktor Dawid Kobiałka jest archeologiem i antropologiem kultury. Interesuje się archeologią współczesności, archeologią publiczną oraz studiami nad dziedzictwem. Co to jest ta archeologia współczesna? Za chwilę o tym powiemy, bo to dosyć ciekawy aspekt tego, z czym my kojarzymy archeologię, gdzie głównie wykopy, poszukiwanie artefaktów w ziemi, a tu okazuje się, że jednak i inny wymiar archeologii pojawia nam się w tym materiale. Następnie kolejny autor, Mikołaj Kostyrko, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, z wykształcenia archeolog, interesuje się archeologią historyczną i na potrzeby badań archeologicznych zastosowaniem nowoczesnych technik, między innymi radarowych pomiarów gruntu z powietrza. I trzeci autor, Filip Waldoch, najmłodszy z grona naszych autorów, student archeologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, który również interesuje się tymi nowoczesnymi metodami w archeologii. I artykuł ich Archeologia II wojny światowej. Materialne przekształcenia w krajobrazie leśnym wzdłuż rzeki Brdy na odcinku od jeziora Szpierewnik do Rytla związane z działaniami wojennymi w 1939 roku. Między innymi zapoznaje nas z tymi nowymi metodami i pokazuje, jak dzięki nim można odtworzyć to, co w niedalekiej perspektywie czasowej 30-40-50 lat uległo znacznym przekształceniom. Wiadomo, że wojna potrafi teren w wyniku prowadzonych działań wojennych przeorać, zmienić bardzo mocno. Budowa umocnień, bunkrów, to też wszystko zmienia temat, ale o ile obiekty stałe zachowają się, to obiekty te terenowe, gdzie były one tworzone w wyniku prac ziemnych, no, w wyniku chociażby erozji terenu, potrafią zanikać.
ta archeologia, współczesna archeologia II wojny światowej, którą zajmują się autorzy, jest w stanie odtworzyć i pokazać nam, jak wyglądało to w tej niedalekiej przeszłości 50 lat i jak ulegał teren zmianie. Wiadomo, że historyk bez dokumentów, bez archiwów nie bardzo jest w stanie sobie w swojej pracy poradzić. I myśmy mieli to szczęście, że przez pewien czas w Chojnicach istniało archiwum, gdzie tutaj nieocenioną postacią był Witold Lok, będący kierownikiem chojnickiego archiwum, dopóki ono później nie zostało przeniesione do Bydgoszczy. Wielu chojnickich historyków korzystało z tego, co zostało w naszym archiwum chojnickim zgromadzone. Nawet była prowadzona tam niewielka pracownia naukowa, no ale te materiały już od nas w tej chwili zostały przekazane do Bydgoszczy. Chociaż nie tylko w Bydgoszczy, w innych miejscach się chojnicjana, nazwijmy to umownie, znajduje. I doktor habilitowany Marek Romaniuk, który jest specjalistą w zakresie historii nowożytnej i najnowszej Polski, a jednocześnie kierownikiem oddziału przechowywania, opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym Bydgoszczy, pisze właśnie o archiwaliach chojnickich w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Materiał ciekawy, bo stanowi swego rodzaju przewodnik po tym, co się znajduje w Archiwum Bydgoskim, a jednocześnie autor wymienia, oczywiście nie roszcząc sobie pretensji do tego, żeby wymienić wszystkie miejsca, ale wymienia te istotne instytucje, w których również chojnickie dokumenty się znajdują i z których można korzystać. Poza opisaniem samej metodologii grupowania archiwaliów, no jest to, co najważniejsze. W pewnym momencie druga część pracy, byśmy mogli tak powiedzieć, zaczyna się od śródtytułu Archiwalia chojnickie w zasobach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, informator. I tam z podziałem na poszczególne grupy uzyskujemy informacje, co z materiałów chojnickich jest dostępne w Archiwum Bydgoskim. Dla osób badających naszą historię chyba materiał bardzo cenny. Kolejny autor, dobrze nam znany, chociaż patrząc po obecnych nie wypatrzyłem, czy profesor Knopek jest. Nie ma Jacka dzisiaj. Osoba nam znana niejednokrotnie na różnego rodzaju spotkaniach, bywająca, chojniczanin, jest politologiem, profesorem zwyczajnym, kierownikiem katedr w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie. Jest autorem już wielu prac, 12 monografii, 50 redakcji książkowych, 180 rozpraw i artykułów, 300 biogramów i haseł słownikowych encyklopedycznych, 60 recenzji, 30 artykułów prasowych i wśród tego dorobku naukowego jest również artykuł w zeszytach chojnickich poświęcony księdzu Józefowi Szamockiemu, duszpasterzowi chojnickiemu, misjonarzowi zambijskiemu, biskupowi toruńskiemu. O tyle może nietypowy materiał, ponieważ mówi o osobie jeszcze żyjącej. Ale były ku temu powody, które skłoniły autora, aby się zająć osobą księdza Józefa Szamockiego. Pisze w ten sposób. Chojnicka bazylika z górującą nad miastem budową związane były setki i tysiące osób duchownych, z których co najmniej kilkudziesięciu zasługiwało na szczególne wyróżnienie. Spośród grupy tej na uwagę zasługuje ksiądz biskup Józef Szamocki, który w chojnickim kościele Farnym spędził zaledwie kilka lat. Jednakże na trwale wpisał się w krajobraz życia miejskiego i duchownego, gdyż parafianie wspominają go do chwili obecnej. A czymże ksiądz Szamocki się zasłużył? Dlaczego w autorze, w tytule jest między innymi stwierdzenie misjonarz zambijski? Będziecie Państwo mogli w artykule profesora Knopka sprawdzić. No i
na początku, mówiąc o tekście doktora Wałdocha o okresie luty-maj 45 w Chojnicach, powiedziałem, że pojawi się jeszcze jeden tekst dotyczący tego okresu. To komunalne problemy Chojnic w latach 1945-50 w świetle działalności Miejskiej Rady Narodowej. Autor Kazimierz Ostrowski, też chyba osoba, której nie trzeba przedstawiać w tym gronie, był dziennikarzem, kierownikiem oddziału Gazety Pomorskiej w Chojnicach przez wiele lat i prawdopodobnie również ta profesja, którą wykonywał, pozwalała mu na dotarcie do różnego rodzaju materiałów, dokumentów, źródeł i łącząc to jeszcze ze swoją pasją regionalisty, doprowadziło przez te wiele, wiele, wiele lat jego aktywności zawodowej, a później już kiedy przeszedł na emeryturę, do tego, że stworzył przeogromne archiwum, z którego w tej chwili całymi garściami może czerpać i te wszystkie materiały dotyczące bezpośrednio Chojnic są nie tylko cenne z tego powodu, że gdzieś tam opierają się o źródła, o dokumenty wytworzone przez instytucje, ale również dzięki temu, że pan Ostrowski w wielu wypadkach docierał do relacji świadków wtedy żyjących. I to, co jest w jego materiałach, również z tych relacji korzysta. Kolejny materiał, który wiąże się z okresem wojny, to Pawła Kurka, oskarżenie o członkostwo w SS przed Sądem Okręgowym w Chojnicach. Pan Paweł Kurek jest doktorantem na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i jego specjalnością to historia najnowsza. Wiemy o tym, że czasy wojny to okres dla wielu rodzin bardzo bolesny. Do tej pory jeszcze przecież żyją osoby pamiętające tamte czasy, ale również okres wielu zbrodni, a później rozliczeń za te zbrodnie. I o tym właśnie pisze pan Paweł Kurek. Sądownictwo zbrodniarzy wojennych opierało się o dekret z 31 sierpnia 1944 roku i na mocy tego dekretu sądzono zbrodnie popełnione od 1 września 1939 roku do 9 maja 1945. Nawet w tekście pada stwierdzenie, że takie stosowanie prawa było niezgodne z zasadą głoszącą, iż prawo nie działa wstecz. Ale wszyscy chyba się zgodzimy z tym, że i sytuacja, której to działanie prawa wstecz dotyczyło, sytuacją nie była to sytuacja normalna, a i z tym, żeby prawo wtedy działało, nie bardzo można o tym mówić. Więc chyba nie dziwi, że tych zbrodniarzy na podstawie dekretu 1944 roku rozliczano. Ale co jest ciekawe w tym materiale, znajduje się na podstawie oczywiście dokumentów źródłowych zamieszczona tabela. Dane osobowe oraz wyroki osób oskarżonych o członkostwo w SS według akt Sądu Okręgowego w Chojnicach. Ja przyznam się, że kiedy dotarłem do tego tekstu, zaskoczyło mnie bardzo. Mój obraz w sytuacji z tamtego czasu to praktycznie, gdzie się nie obejrzę, to jeżeli nie co druga, to co trzecia osoba prawie zbrodniarz wojenny. Tak? A tu raptem się okazuje, że na 23 osoby, które funkcjonowały w SS, tylko jedna osoba zostaje skazana na karę śmierci. Sporo z tych osób jest uniewinniona. Poza tym tabela pokazuje i narodowość tych osób, i obywatelstwo. Okazuje się, że są wśród nich i Niemcy, i Polacy. I rubryka, która w tym materiale zaskoczyła mnie najbardziej. Jest podane wykształcenie tych osób. 4 klasy szkoły podstawowej, szkoła powszechna, 2,5 klasy szkoły powszechnej. Jak zapoznacie się Państwo, myślę, że też będziecie zaskoczeni, jakie osoby wśród tych oskarżonych się przewijały,
Czy łączyć wykształcenie tych osób z tym, co robiły? Na to pytanie znajdziecie Państwo odpowiedź w artykule pana Pawła Kurka. Kolejny materiał dotyczy pobliskiego, no można powiedzieć, Czerska. Chociaż cmentarz obozu jeńców wojennych w Czersku znajduje się dosłownie kilka kilometrów przed Czerskiem, ale umownie mówimy cmentarz jeńców wojennych w Czersku. Wsi cmentarz obozu jeńców wojennych w Czersku w świetle materiałów archiwalnych ze zbiorów Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach. Autorem jest Alicja Marcinkiewicz. Jest obecnie doktorantką Uniwersytetu Białostockiego. Pracuje jako specjalista w Muzeum Emigracji w Gdyni i zajmuje się głównie badaniem śmiertelności jeńców w okresie 1914-18. Obóz w Czersku należał do jednych z większych obozów jenieckich na terenach północnych Cesarstwa Niemieckiego. Poza Czerskiem był to jeszcze Pasłęk, Lisbar Warmiński, Tuchola. Ale autorka zajmuje się obozem czerskim i obóz założono późną jesienią 1914 roku. Po pierwszych starciach na froncie wschodnim armia niemiecka wzięła do niewoli tak dużą liczbę jeńców rosyjskich, że już trzeba ich było do tych obozów wysyłać. Dowództwo niemieckie nie było przygotowane na taką sytuację i często pierwsi jeńcy trafiali do obozów, które dopiero były w fazie tworzenia się. I podobną sytuację mieliśmy również w Czersku. Jeńcy zostali przywiezieni pod koniec jesieni, kiedy występowały już pierwsze przymrozki i w takich warunkach musieli spać pod gołym niebem. Jeńcy budowali zarówno ziemianki dla siebie, jak i budynki lazaretu oraz baraki dla strażników. Oczywiście to jest ten pierwszy okres wojny powstawania obozu. On funkcjonował dużo dłużej. I nie tylko te warunki początkowe, trudne, powodowały śmiertelność wśród jeńców, ale później byli wykorzystywani do prac, ponieważ wielu mężczyzn zostało powołanych do armii, w związku z tym zaczynało brakować rąk do pracy, do tych prac typowo męskich, w związku z tym do pracy w fabrykach, w rolnictwie wykorzystywano właśnie jeńców. No i warunki bytowania powodowały, że zaczynały nam się pojawiać choroby zakaźne, gruźlica, grypa hiszpanka, febra, czerwonka. To powodowało śmiertelność wśród jeńców i tym zajmuje się autorka w kontekście cmentarza obozu jenieckiego w Czersku. Kazimierz Jaruszewski, filolog, regionalista i znawca tematyki filomackiej, gdzie nasze Liceum Chojnickie, to można powiedzieć, jest jeden z jego koników działalności naukowej. Zajmuje się Towarzystwem Literackim Słowiańskim, które było jedną z niewielu legalnie działających w XIX wieku organizacji, w której Polacy mogli działać. I celże tego towarzystwa to przez wspólne naukowe prace, a mianowicie przez piśmienne rozprawy, obeznać członków z językami, literaturą, dziejami i prawem ludów słowiańskich. Tekst pana Marka Jaruszewskiego skupia się na naszych chojnickich wychowankach liceum, którzy w tym towarzystwie działali i w swoim tekście przytacza 8 spośród nich, wymieniając prace, jakie, referaty, jakie wygłosili, kiedy to się odbyło, ale również pisząc o samym towarzystwie i jego działalności. Jak Państwo widzicie, zeszyt chojnicki bardzo gruby, w związku z tym fizyczną niemożliwością jest omówienie tego wszystkiego. Tym bardziej, że kolega prowadzący tak daje mi dyskretne znaki, czeka, kiedy mnie zabije za to, że ja na nie nie reaguję, ale ja reaguję. Reaguje. Za chwilę już kończę. Ostatni materiał, na który chciałem zwrócić uwagę, to Macieja Kurdwanowskiego i Macieja Mścickiego o wstępnych wynikach badań archeologicznych. No na pewno każdy z nas w Chojnicach, przechodząc tutaj w stronę za bramę Człuchowską, w stronę placu Jagiellońskiego,
kiedy jeszcze nie wybudowano budynku, w którym znajduje się sklep CCC, tak zastanawiali się, co oni tam grzebią, czego szukają, co tam ma być za tym płotem. No i już wiemy, że miał być wybudowany budynek, ale archeolodzy, prowadząc, można powiedzieć, prace ratunkowe, sprawdzali, jakie pozostałości naszej przeszłości w tym miejscu się znajdują. Maciej Kurdwanowski jest archeologiem. Od ponad 8 lat jest związany z ziemią człuchowską. Niejednokrotnie prowadził prace wykopaliskowe na naszym terenie i w Chojnicach, i w Debrznie, i w Człuchowie. I co ciekawe, jest przedsiębiorcą, bo jako archeolog jest właścicielem prywatnej firmy archeologicznej. To też ciekawostka. Natomiast Maciej Lisicki jest absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i w tej chwili z tymże uniwersytetem współpracuje. Proszę Państwa, tych materiałów jest jeszcze więcej. Jak mówiłem, ja chciałem pokazać to, że osoby, które wśród nas piszą, nie wymieniłem jeszcze kilku autorów, bo mówię, materiał obszerny, a prowadzący łydkie. W związku z tym mam nadzieję, że udało mi się pokazać Państwu, że ci, którzy tworzą te zeszyty naukowe, zeszyty chojnickie, to są ludzie o bogatym dorobku naukowym, o dużej wiedzy i naprawdę wartość tychże zeszytów od strony naukowej również jest duża. Zapraszam i zachęcam do lektury. Państwu nie sądziłem, że będziemy mieli kilka rekordów. Po raz pierwszy, jak powiedział Marek, dzisiaj objętościowy, teraz oczywiście w sensie prowadzenia Piotr przed sam siebie, bo skrócił, to jest elementem bardzo ważnym. Proszę Państwa, kolejny bijemy rekord. Tutaj witam najbardziej zacnych przyjaciół z Człuchowa, Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej, 10 osób, też nie było tak nigdy. Jeżeli chodzi o muzeum i Mariana, to oczywiście stara paka są zawsze, więc witamy panią dyrektor i pana doktora Mariana Frydę. I proszę Państwa, i Zbyszek z nami za przyjęcie. Zbyszek Gierszewski. Z Brus. Zapraszamy i witamy cię bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ten ton taki jest zły, ponieważ Państwo się odwróćcie, z tyłu widzimy witę pod Chojnicami, a więc tu chodziło, żeby zmierzać do doskonałości, a więc tu uciekamy, zmierzamy do objętości, ale proszę Państwa, przejdźmy do tego, co mieliśmy wiedzieć. Jeżeli zrobił Piotr tak świetne prowadzenie, czym mi zaimponował, mówię uczciwie, co mi się rzadko zdarza, jeżeli chodzi o niego. Proszę Państwa, przechodząc do oczywiście pierwszej części, czyli artykułów, Henryk Panner, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, ale jest w Afryce. Był w zeszłym roku. Tak, ale... Był w muzeum, nie opowiadam. Tak, był. No, panie Kolegowski, można, proszę bardzo, specjalizację zmienić i jeździć do Afryki. Ale pozdrawia, pytał się, jak wszystko oczywiście jest, a więc jest pod kontrolą. Ksiądz dr Zdzisław Osowski ma terminową pracę, którą musi oddać w poniedziałek, a więc przepraszał. Dzwonił z Osieka, mówi: Bogdan, wybacz, przeproś wszystkich, pobłogosław wszystkim. No i ksiądz biskup Wiesław Śmigiel też jest zajęty sprawami oczywiście swoimi w Pelplinie, ale śledzi uważnie i jest czytelnikiem. Mówił, że wysłałem mu zresztą tą wersję, którą otrzymałem od Beaty, też podziękowanie dla pani Beaty, że tak wszystko trzymała w ręku twardym jak zwykle i ten jej uśmiech, proszę Państwa, jest wodniczy, proszę się tym uśmiechem nie kierować. To jest naprawdę zamordystka pierwszej klasy, ale taka osoba jest potrzebna, żeby nas dyscyplinowała do działania jeszcze lepszego. Proszę Państwa, poprosiłbym w części pierwszej Marcina Synaka, żeby nam te niuanse, łowcze, niełowcze, pisząc ten artykuł Łowiectwo na ziemi chojnickiej w czasach II RP. Bardzo proszę, Marcinie. Jesteś pierwszy na liście, a więc proszę bardzo. Krótko, proszę. Krótko. Na temat. Panie Marcinie, jak pan zobaczy tak, to siadać od razu. Tak. W miejsce można. No tak, to dobrze. Proszę Państwa, tak jak powiedział pan Piotr, ja zająłem się tematem łowiectwa na ziemi chojnickiej w czasach dwudziestolecia międzywojennego. I tutaj bardzo dziękuję za to, że pan powiedział, że łowiectwo to nie jest tylko taki, że tak powiem, w cudzysłowie, takie zajęcie, bieganie po zbroję, bo
pan powiedział, fuzję, można z różnymi rodzajami broni biegać po lesie. Generalnie w tej chwili no, łowiectwo niestety jest pod, jak przystało na łowiectwo, pod obstrzałem i znajduje się w, powiedzmy sobie, w centrum dyskusji. Czasami zasadnej, a czasami nie, ale tu nie o tym. Jeżeli chodzi o ten wątek chojnicki, to jest on no, niezmiernie ciekawy, nie tylko ze względu na moje osobiste zainteresowania. Tutaj już była mowa o Janie Pawle Łukowiczu. Tutaj ta uwaga dotycząca łowczego. Łowczy to jest jedna z funkcji, która występuje w kołach i w wyższych strukturach Polskiego Związku Łowieckiego. Występowała również przed wojną i ten ktoś, kto jest łowczym, zajmuje się ogółem gospodarki łowieckiej. Jeżeli chodzi o choince, to był to temat łowiectwa na ziemi chojnickiej, był tak, powiedzmy sobie, do niedawna zupełnie pomijany. Z takimi drobnymi, powiedzmy sobie, gdzieś odnotowanymi podstawowymi kwestiami. Ja tutaj starałem się przedstawić to jak jak najbardziej szerokim tle. Począwszy od przedstawienia gatunku zwierzyny, które występowały na terenie ziemi chojnickiej, organizacji, które funkcjonowały na naszych terenach, terenów samych polowań, jak też sporej grupy osób, która się łowiectwem zajmowała. Oprócz doktora Łukowicza możemy tutaj wymienić znanych państwa Alojzego Pruszaka, Rudolfa Fischera i wielu, wielu innych. I tutaj też zwróciłem uwagę na to, że wbrew takim obiegowym opiniom polowanie nie było zarezerwowane wyłącznie dla ziemiaństwa, bo jak wynika z dostępnych materiałów, polowali również kolejarze, nauczyciele i inni przedstawiciele innych zawodów. Łowiectwo to oczywiście również kynologia łowiecka, kolekcjonerstwo i szeroko pojęta kultura łowiecka. Jeżeli ktoś z Państwa będzie kiedyś na spacerze w leśnictwie Funka i będzie przy pomniku świętego Huberta, to jest właśnie jeden z przejawów tej kultury łowieckiej. Tych zresztą no, doktor Łukowicz tutaj, jakbyśmy powiedzieli, celowo w tych sprawach dotyczących świętego Huberta. No i poza tym, jeżeli ktoś z Państwa kiedyś wziąłby do ręki katalogi wystaw łowieckich, które odbywały się przed wojną w Polsce, to prawie w każdym znajdują się trofea, które rekordowe trofea zazwyczaj, czy powiedzmy sobie, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj po łowiecku, dobre trofea, które upolowane zostały na terenie ziemi chojnickiej. Tutaj takim chyba najpoważniejszym osiągnięciem w tej dziedzinie trofeistyki było wystawianie trofeów z ziemi chojnickiej na międzynarodowej wystawie łowieckiej w Berlinie w 1937 roku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, patrząc po autorach, doszukałem się 5 moich uczniów, a więc chyba nie było źle z tą nauką historii przeze mnie, skoro 5 absolwentów, czy moich uczniów pisze w Rzeczach Chojnickich, a więc się z tego bardzo cieszę. Proszę Państwa, materiały pomijamy, studia materiały, ale materiały źródłowe prosiłbym bardzo na czasie, ponieważ mamy tutaj teraz tą dyskusję samorządową. Poproszę doktora Mariana Frydę o początkach trudnych samorządności na Gochach po pierwszej wojnie światowej. Może tam siądą autorzy reformy tej konwencyjności, może poszukają tych niuansów, może będzie im łatwiej. Oj, na razie. Ja może dopowiem, bo mi się nie udało, dlatego że prowadzący mnie po prostu przegonił, ale pan doktor Marian Fryda jest również reprezentantem Człuchowa, o którym wspominaliśmy, jest pracownikiem Muzeum Człuchowskiego i jest członkiem Instytutu Kaszubskiego, to tak gwoli jeszcze przedstawienia już naszego autora. Polecam szczególnie lekturę mojego tekstu, ponieważ on mniej więcej 2/3 jest materiałem źródłowym, gdzie cytuję oryginalne źródła i podaję je w takiej formie oryginalnej. Nie będzie to tylko materiał do przemyślenia dla historyków, dla w ogóle dla ludzi, którzy interesują się samorządnością i nie tylko, ale mam nadzieję, że będzie to pewna gratka dla językoznawców.
dlatego że pisma, które tam cytuję, są podane w oryginale i stąd nabierają jakiejś szczególnej wartości, wartości dodatkowej. Przypomnę tylko, że wszyscy ci, którzy tam te pisma wystosowują do starostwa wojewódzkiego, nigdy nie wchodzili do polskich szkół. Nigdy nie uczyli się języka polskiego. A możemy zobaczyć, jak świetnie, czy to wójt, czy to tam sołtys i inni, a jak świetnie posługują się językiem polskim. To świadczy jakoś dodatkowo, powiedzmy sobie, na ich korzyść. Jest to mój kolejny tekst poświęcony samorządności, tym początkom samorządności. Muszę powiedzieć, że powstał przy okazji niesamowitego przypadku. Otóż będąc archiwum w Koszalinie, przeglądałem dokumenty związane z landraturą czuchowską i wyprodukowane w landraturze i dla landratury tego dużego powiatu czuchowskiego, a więc okres do 1920 roku. Tymczasem ku swojemu ogromnemu zdziwieniu znalazłem w teczce jednej ze wsi, chodzi o wieś Łąkę, obecnie w powiecie chojnickim, gdzie znalazły się dokumenty noszące datę 1921-22. To mnie niesamowicie zainteresowało i były pisane po polsku i skierowane do polskiego starosty. Jakim cudem się znalazły w tej teczce, tego nie jestem w stanie wyjaśnić. Mam oczywiście tam szereg swoich teorii na ten temat, ale to myślę, że nie jest dzisiaj istotne. Myślę, że na czasie będzie ten tekst, zważywszy na dyskusję, jaka toczy się w tej chwili na temat wyborów samorządowych. Polecam ten właśnie tekst do takiej głębszej analizy, żeby zobaczyć, jak to drzewi bywało. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i kolejny rozdział, biografię Sylwetki Wspomnienia. Proszę naszego gościa, pana Krzysztofa Franciszka-Kowalkowskiego. A ja pozwolę sobie, zanim pan Kowalkowski zabierze głos, powiedzieć, że to jest doskonały przykład pokazania, jak można łączyć wykształcenie uczelni technicznej z zamiłowaniami humanistycznymi, bo jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, a przy okazji jest autorem 9 monografii wsi pomorskich, między innymi Rytla, Pszczółek, Kręgu, Nowej Wsi Rzecznej i również jest autorem monografii rodzin Kowalkowskich, Kurowskich, Gusowskich i Mił. Mówiąc o tej Politechnice, to powiem tak, wykształcenie techniczne bardzo pomaga tego typu pracy, bo jestem systematyczny, poukładam sobie wszystko, prawda, tego mnie w szkole technicznej nauczono. Natomiast historia to moje hobby od zawsze. No, życie się potoczyło tak, jak się potoczyło, że nie skończyłem uniwersytetu i historii, prawda, ale na ten temat to już dużo by mówić. Dlaczego, proszę Państwa, osoba pochodząca z ziemi chojnickiej jest bohaterem mojego artykułu, zupełnie ze mną niezwiązana, mam tu na myśli księdza doktora Jana Muszyńskiego. Urodził się w Rytlu i tu się zaczyna wszystko. Niektórzy z Państwa mnie już z tego może znają, jestem autorem właśnie monografii Rytla, a także książki, która się ukazała w zeszłym roku o księdzu Antonim Kowalkowskim, pierwszym proboszczu Rytla, to jest mojego dziadka brat. Jednak powiązania rodzinne są pomocne. A tu nagle osoba obca. Ale jak zapisałem o księdzu Antonim,
zainteresował mnie ksiądz Muszyński, no bo znalazłem dużo podziękowań w różnych materiałach, jakie składali mieszkańcy Rytla księdzu Muszyńskiemu, który podarował grunty pod budowę kościoła rytelskiego. Znalazłem mały biogram w słowniku biograficznym, ale mnie to nie zadowalało. Postanowiłem się tematem zająć. Zacząłem szukać po różnych źródłach, materiałach. No i wyszedł taki materiał, jak wyszedł. Jestem niezadowolony, bo to nie jest wszystko. Nie udało mi się uzyskać z Rzymu materiałów, które wiem, że są tam. Mianowicie ksiądz Muszyński robił doktorat w Rzymie. I wiem, że są te materiały, bo rozmawiałem z naszym Instytutem Papieskim Polskim. I wiem, że są, tylko po prostu musiałbym sam pojechać, bo nie mają czasu, żeby tego szukać. Być może uda się jeszcze poszperać w tym temacie i pociągnę ten temat. A na dzisiaj to tyle, odsyłam do literatury. Dziękuję. Proszę Państwa, i kolejna postać zacna, Mariusz Brunka, Cholicianin w Getynce, zapraszam, czyli Gottfried Less i jego oświeceniowa teologia. O, z drugiej strony. Nie byłby sobą, żeby inaczej. Proszę Państwa, ja króciutko, jak zawsze. To może ja w takim razie króciutko, że jest prawnikiem, prezesem Fundacji Furmana. Też króciutko. Tak, proszę Państwa, zawsze interesowali mnie ci Cholicianie tacy albo zapominani, albo pomijani. I myślę, że Gottfried Less należy do tych osób. Starałem się ostatnio przypomnieć także postać pana Pressinga. A dlaczego? Dlatego, że ci dwaj panowie to są jak to ówczesne czasy, wybitni teologowie, protestanci, luterańscy, którzy w Chojnicach się urodzili tutaj, uzyskali wykształcenie, no a potem zrobili każdy z jeden i drugi całkiem sporą karierę. Oczywiście ten nasz świat, dzisiaj obchodzimy rocznicę powrotu Chojnic do macierzy i to powoduje, że niektórzy uważają, że historia Chojnic zaczyna się w 1920 roku. Ale proszę Państwa, tak nie jest. W ogromnej mierze po 1558 roku chojnickie elity określały luteranizm, ta religia. Mówiąc szczerze, było tak gdzieś do 1945 roku. My mamy niestety ponad 70-letni okres zerwania z takim sąsiedztwem, to znaczy z taką sytuacją, iż w naszych rodzinach, wśród naszych sąsiadów są ludzie tego wyznania. I moim zdaniem jednym z problemów jakby zrozumienia tego świata, polskiego świata, sprzed pierwszego rozbioru tego świata po 1555 roku, a do 1772 roku, to właśnie to niezrozumienie bardzo często wynika z tego, że my nie znamy specyfiki myślenia, poglądów, a w ogóle już sobie nie uświadamiamy tego, w jakiej fazy zmian, przekształceń ten luteranizm przechodził. Otóż obaj ci panowie reprezentują okres oświeceniowy. Okres oświeceniowy, kiedy luteranizm przygotowuje, w pełni jakby zaakceptował ideę państwa świeckiego, państwa nastawionego na przede wszystkim dobrze zorganizowane struktury, w którym religia po prostu ma tylko i wyłącznie swoje miejsce. Jedno z miejsc służebnych wobec społeczności. I jak wiemy, historia Polski tak się ułożyła, że mimo wspaniałych tradycji protestanckich z XVI wieku, to tak się poukładało, że sarmatyzm, że tak powiem, wybrał jedyną drogę dla Polaka. I to znów bardzo często z jednej strony pomagało nam w utrzymaniu tożsamości narodowej, ale z drugiej strony powodowało, że bardzo trudno nam się funkcjonowało z innymi, a ci inni przecież właśnie chociażby w przestrzeni pomorskiej przez wieki byli. Oczywiście w żaden sposób ani mój tekst o Pressingu, ani o Lesie niczego nie wyczerpują, tylko zapraszam. Ja mam nadzieję, że będziemy się tą dziedziną interesować po to, żeby sami lepiej siebie także zrozumieć. Dziękuję.
Kazimierz Jaruszewski, proszę bardzo. Urszula Witkus-Lipińska. Tak, chciałbym wspomnieć o jednym tekście spośród tych, które przygotowałem do tego numeru. To jest tekst poświęcony pani Urszuli Witkus-Lipińskiej. Proszę Państwa, tak prawdę mówiąc, to jest tekst o tym, że czasami życie mija zdecydowanie za szybko. To jest tekst o ulotności i o przemijaniu. Pani Urszula miała 36 lat, kiedy odeszła. Bakcyla wiedzy i nauki połknęła już na studiach. Otrzymała tam wysokie wyróżnienie dla kaszubskich studentów, jako że żywo interesowała się problematyką kaszubską, ale już kilka lat po studiach dotknęła ją, doświadczyła bardzo ciężka choroba. Do tego czasu zdążyła napisać kilka artykułów, sprawozdań, recenzji, no ale niestety śmierć zatrzymała to życie, które mogło się tak pięknie rozwinąć i myślę, że ten tekst z żałobnej karty jest po prostu potrzebny. Pani Witkus-Lipińska jest również, jak w tytule napisałem, współautorką zeszytów chojnickich. Na łamach naszego czasopisma opublikowała taki tekst pod tytułem Rys demograficzno-historyczny wsi Smołdziny w gminie Lipnica, bo właśnie z tej gminy Lipnica pani Urszula, która była nauczycielką geografii w jednej z chojnickich szkół średnich, mieszkała. I ostatnim życzeniem pani Urszuli, jak się dowiedziałem od rodziny, było to, żeby spoczęła na parafialnym cmentarzu w Zapceniu. Szybko to życie mija, czasami zdecydowanie zbyt szybko. Dziękuję. Sprawozdania i Przemysław, proszę bardzo. Pan doktor. A proszę Państwa, pan doktor Przemysław Ziętkowski jest takim naszym dobrym duchem, dlatego że wiele z tych publikacji, które się pojawiają w mieście, to również jego zasługa, jest pełnomocnikiem burmistrza miasta do spraw rozwoju i współpracy naukowej, a jednocześnie sam jest doktorem nauk humanistycznych, absolwentem filozofii na UMK, a jeżeli chodzi o jego zainteresowania badawcze, to filozofia społeczna, filozofia polityki, teologia polityczna, prawa człowieka, no i pomoc tym wszystkim, którzy nauką w jakikolwiek sposób w Chojnicach i publikacjami zajmować się chcą i mogą. Dziękuję bardzo za to wspaniałe wprowadzenie. Ja przygotowałem bardzo krótki komunikat ze spotkania w Chojnicach członków Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa imienia Ferdynanda Ebnera. Nasze towarzystwo spotkało się przy okazji chojnickich dni kieszynarowskich, które miały miejsce w listopadzie, 9-10 listopada 2006 roku. To jest bardzo krótki komunikat, dlatego zachęcam do przeczytania i już zapraszam dzisiaj na kolejne dni kieszynarowskie, które również odbędą się w listopadzie. Proszę Państwa, dział 6, recenzje, omówienia polemiki, dwie recenzje. Proszę Jurku, Jerzy Szwankowski, proszę bardzo. Państwo, zajmując się przeszłością Chojnic, czyli ziemi chojnickiej, ale nie tylko, musimy być nieustannie czujni, co ukazuje się nie tylko tutaj u nas, a to znamy najlepiej, ale to musimy śledzić, proszę Państwa, rynek wydawniczy pozachojnicki. A musimy wiedzieć, co w Gdańsku piszą o nas i w Toruniu, Bydgoszczy, a nawet poza granicami kraju. I jedną z takich pozycji tutaj omawiam w dzisiejszych zeszytach chojnickich. Są to wspomnienia pana Hansa Grugela, który urodził się tutaj w Chojnicach. Jest rodowitym chojniczaninem. Pochodzi z rodziny koszneiderskiej. No i w swoich wspomnieniach w 180 takich krótkich szkicach przedstawił całe swoje życie. Życie swoich przodków na Koszneiderii. Skomplikowane losy po 1945 roku. Bardzo skomplikowane losy. Jest to w zasadzie taka pierwsza, szersza relacja na temat dziejów ludności koszneiderskiej tutaj właśnie w pierwszych latach po wkroczeniu Armii Czerwonej. Druga pozycja to książeczka wydana sumptem własnym przez rodzinę Wika Czarnowskich. Pan Stanisław Wika Czarnowski pokusił się o spisanie dziejów własnej rodziny. Autor jest z rocznika 1928, także należy mu się wielki szacunek, że posiadaną wiedzę,
którą miał w myśle, przelał na papier i tutaj w ten sposób możemy się dowiedzieć, jakie były losy tej rodziny, poczynając od 1920 roku, od kiedy osiadła w miejscowości Zapędowo w powiecie chojnickim. Ostatni dział mistrza Anea. Proszę otworzyć na stronie 383. Jak tak będą dbały dzieci o swoich przodkach? Mówię o Aleksandrze Marii Kołyszu, która pisze o powstańcu styczniowym Bolesławie Kołyszko. To historia nie zaginie. A uważam, trzeba przypominać, tym bardziej u nas w Chojnicach, bo przypominam Państwu, w 1863 roku pięciu gimnazjalistów udało się, aby walczyć tu z zaboru pruskiego, żeby walczyć o Polskę w powstaniu styczniowym. I przypominam, że w tym roku była 154. rocznica powstania styczniowego. W przyszłym roku będzie 155. i z tego, co wiem, z zapewnień pani dyrektor Gosi Wielczewskiej, chcemy wysłać szkolne koło imienia Armii Krajowej, żeby pojechało jako przedstawiciele tych współczesnych na rajd do Wąchocka, na rajd poświęcony powstańcom styczniowym. W tym momencie to będzie 25. rajd. W tym roku forpoczta z Chojnic była czteroosobowa, więc uważamy, że te kontakty trzeba nawiązać i trzeba zacieśniać i o tej historii przypominać cały czas, o czym mówił oczywiście i Marian, o czym mówił i Jurek, śledzić, żeby nie było przekłamań, żeby ta historia ukazywała się w sposób właściwy, adekwatny, jednoznaczny. A przypominam, tekst Marcina Waldocha ukazał się przed 14 lutym, a więc mamy Państwo lekturę bardzo ciekawą. O podsumowanie proszę pana prezesa Marka Jaruszewskiego. W podsumowaniu podziękowania chcielibyśmy tutaj wspólnie z Bogdanem i z całym kolegium redakcyjnym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten 32 numer powstał. Na ręce pana burmistrza składam podziękowanie za bardzo owocną współpracę, licząc na to, że ta współpraca jeszcze będzie trwała przy wydaniu kolejnych numerów, bo przez 52 lata kolejnym kolegium redakcyjnym udało się wydać ile numerów? 32. Ludzie się zmieniają, a zeszyty chojnickie pozostają. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować przewodniczącemu Rady Naukowej, który jest obecny tutaj dzisiaj z nami, panie profesorze, pan profesor Włodzimierz Jastrzębski. Przyjechał z Bydgoszczy. Przyjechał specjalnie z Bydgoszczy. Bardzo dziękuję za wielką pomoc i wsparcie w realizacji tego zadania i chciałem też podziękować wszystkim recenzentom zewnętrznym. Jak możemy przeczytać, przy pracy nad 32 numerem brało udział 5 recenzentów zewnętrznych. Udało nam się pozyskać, jak powiedziałem, do współpracy pana profesora Biegańskiego. I Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Niektóre osoby dotarły z Chojnic, a niektóre osoby przyjechały do nas z odległych nawet ośrodków, a musimy pamiętać o naszych przyjaciołach z Czuchowa, którzy są zawsze z nami. Zawsze z nami. Dziękujemy bardzo. No i jeszcze, proszę Państwa, no to byłoby dopiero faux pas. Napracował się człowiek, a i tak był mitygowany co chwila, żeby już kończył. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za ten ogromny wysiłek.